Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Czas na kolejną porcję testów. Dzisiaj coś zupełnie innego. Dzisiaj robimy makijaż w głównej mierze kosmetykami koreańskimi. I na dodatek w tej głównej mierze jeszcze skupimy się na jednej marce. Będzie to marka Heimish. Marka, która mi osobiście kojarzy się bardzo mocno z pielęgnacją i za grosz z kolorówką. Jak zobaczyłam, że w swojej ofercie między innymi mają, słuchajcie, no, kompletną paletę cieni, to stwierdziłam, że muszę to sprawdzić, szczególnie pod kątem, wiecie, takiego makijażu typowo YouTube'owego, a nie makijażu delikatnego, subtelnego, ona w ogóle tak pięknie, zobaczcie, przychodzi opakowana, delikatnego, subtelnego, ponieważ z tej marki miałam już wcześniej, zaraz Wam pokażę, na przykład takie trio do makijażu oka, tak? I tu mamy pędzelek, chodzi o to, że nabieramy pędzelkiem te trzy produkty, rozprowadzamy w ten sposób na oku i już ten makijaż mamy gotowy. Dlatego w mojej głowie gdzieś ta kolorówka koreańska nie ma być taką kolorówką mocno napigmentowaną, wyrazistą, tylko raczej właśnie taką subtelną. A ja chcę właśnie sprawdzić to pod tym innym kątem. Mam też coś, co niegdyś było szalenie popularne, a więc podkład w formie kaszyn, również z marki Heimish. Trochę tych kosmetyków tutaj mam, także zapraszam Was gorąco na test. Też przy okazji Wam pokażę, jak wygląda w akcji produkt, którego od niedawna używam, a więc Real Barrier tonujący krem przeciwsłoneczny z SPF-em aż 50. Niemniej jednak, zanim jeszcze przejdziemy do zasadniczej treści filmu, jakby co, włosy będę poprawiać, bo jeszcze są takie trochę mokre, więc je związałam byle jak, to czas na dum-dum-dum autoreklamę. Kochani, to już ostatnie chwile, aby zakupić mojego I Love Boxa. Szczegóły, film z opisem dokładnie tego pudełka znajdziecie rzecz jasna w opisie, choć polecam Wam najbardziej wejść na Instagram lub na Facebooka I Love Boxa i tam jest taka mini skrócona wersja mojej wypowiedzi. Generalnie ten box jest jeszcze w sprzedaży, jest to box pod hasłem Super Deal, macie trzy ujawnione produkty, wiecie co kupujecie, nie kupujecie kota w worku. Czwarty produkt to niespodzianka, podziękowanie dla Was za zakup tego pudełka. Sprawa wygląda w ten sposób, że te trzy produkty znacząco przewyższają cenę zakupu pudełka. Mogę to Wam powiedzieć, to jest olejek do demakijażu i do oczyszczania twarzy marki Creamy, hydrolat z marki Creamy oraz genialne płatki pod oczy marki Elizabeth, powiem po polsku, czyli marki od świnki, które są totalnie wyjątkowe. Dodatkowo mamy dla Was niespodziankę od marki Mixit, a więc przy zamówieniu pudełeczka dostaniecie również coś słodkiego, a jednocześnie coś zdrowego od marki Mixit. I marka Mixit również przygotowała dla klientek I Love Boxa 5% rabat. Ciągle mnie pytacie, czy mam rabat na Mixity, no to bardzo proszę, ten rabat jest, szczegóły również w opisie. Serdecznie Was zapraszam do zakupu, to już naprawdę są ostatnie chwile po autoreklamie. Dum, dum, dum. To co, lecimy. Krem z filtrem, marka Real Barrier. I od razu powiem Wam szybciutko, że to jest marka, jeżeli tego nie wiecie, którą ja osobiście ubóstwiam za to, że te kosmetyki są takie bardzo, bardzo delikatne, łagodzące, mocno nawilżające. A co istotne, zazwyczaj poprzez swoje formuły nadają się idealnie zarówno dla cer suchych, przesuszonych, ale również dla cer mieszanych, tłustych. I to w nich jest totalnie wyjątkowego. I mam tutaj krem, który dodatkowo ma być lekkim kremem tonującym. Gdzieś tu mam też kartonik. Nawilża skórę, zapewnia Was ochronną. Ponadto dzięki różowemu odcieniowi krem pomoże wyrównać kolor skóry i doskonale nadaje się jako baza pod makijaż. Również w składzie kremu ochronnego znajduje się kompleks składników kojących, regenerujących i ochronnych, idealny dla skóry suchej i wrażliwej. I oczywiście, słuchajcie, taki krem możemy nakładać, czy w normalnym życiu nakładamy go raczej na pielęgnację, natomiast ja sobie pomyślałam, że dzisiaj nałożymy go bezpośrednio na twarz, bo ja już go tak stosowałam i wiem, że również zdaje tutaj bardzo dobrze egzamin. Natomiast pod oczy nałożymy, nie wiem skąd ja to mam, z Sephory, pewnie z jakichś zakupów jeszcze grudniowych, nałożymy sobie Herborian CC Eye, a więc słynny krem marki Herborian, tylko ten jest dedykowany pod oczy, który ma tutaj nam zmienić kolor. On ma faktycznie taki bardzo delikatny, jasny, różowy odcień. On ma bardzo ciekawy zapach, bo wiecie jak on pachnie? Dla mnie on pachnie męską pianką do golenia. No, znaczy mi osobiście ten zapach bardzo się podoba. On jest dosyć delikatny, taki jakby lekko miętowy, no ale mi się osobiście kojarzy po prostu z konkretną pianką, Gillette mojego męża. I zobaczcie, co się dzieje, że zaczynam się zamieniać w taką jakby delikatną świnkę i w pierwszej chwili wydaje się, że ta twarz jest taka mocno jakby wybielona,
Bo to jest zazwyczaj zarzut wobec tych kremów, tak, z wysokim SPF-em, z 50, że one potrafią nam bielić. On jest w ogóle bardzo przyjemny i taki mocno komfortowy. Nie przypomina takich, wiecie, klasycznych kremów z filtrem, jak jesteśmy do nich przyzwyczajeni z drogerii. Słuchajcie, i on się prezentuje w ten sposób. I może macie takie poczucie, że on mnie trochę wybielił, może trochę coś w tym jest, ale ja bym raczej powiedziała, że ta skóra jest taka rozjaśniona, że to byłoby właściwsze określenie. Wiecie, trudno mi się ustosunkować, co by było, gdybym była opalona, nie? I go na przykład nałożyła na twarz, czy wtedy nie nastąpiłby pewnego rodzaju kontrast. Natomiast on jakby zaczyna się utleniać i w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że ta twarz nie jest właśnie wybielona, jak to ma bardzo często miejsce, tylko właśnie jest taka rozjaśniona. Czy kolorat jest ujednolicony? Powiem szczerze, że tutaj bym śmiała wątpić. Mi raczej po prostu pasuje ten krem z racji swojej formuły, swoich właściwości, niż z racji jakiegoś tam efektu tonowania skóry. I powiem wam, że w porównaniu do Cosrxa tego, zakładałem, że to był Cosrx, ale tak mi się wydaje, z aloesem, no ten jest dla mnie dużo lepszy, choć z kolei ten z aloesem był taki bardziej treściwy, bardziej gęsty. I on lepiej też się spisywał na skórę już taką przyjaraną słońcem. Więc myślę, że ten będzie lepszy jakby na ten moment, kiedy jeżeli mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z naszą twarzą kontra słońce, albo na przykład w ogóle jej nie opalamy, to ten będzie świetny. Natomiast jeżeli już mamy taką skórę a la frytka, to myślę, że jednak lepszy będzie ten z aloesem w takiej sytuacji. Innymi słowy, na tą porę roku, chyba że lecicie na Zanzibar, ale na tą porę roku serdecznie wam Real Barrier ten krem polecam. No i teraz dobra, nałóżmy sobie ten CC. Sądząc po opakowaniu, już go kiedyś nakładałam, widzicie, nie pamiętam. On jest całkowicie tutaj biały. Powiem wam, że mnie nigdy nie ciągnęło tych kosmetyków Herborian, między innymi dlatego, że co oglądałam kogoś na YouTubie, to ktoś to kupował za kupę kasy, a potem się okazywało, że ten krem a to jest za jasny, a to jest za ciemny. Jakoś był problem z doborem, nie wiem, czy to wynikało z tego, że to nie było u nas w polskiej Seforze. Jakiś tam kłopot generalnie był. No i to mnie skutecznie zniechęcało od jakiejkolwiek, wiecie, jakiejkolwiek chęci po prostu zakupu tego produktu. Ten krem faktycznie jakby zmienia ten swój kolor, to jest odcień Claire, więc on zmienia ten kolor bardzo delikatnie na dosyć jasny. I daje, zobaczcie, teraz też ta twarz się już jakby bardziej ujednoliciła. I faktycznie daje taki lekki, jakby wygładzony efekt. Znowu, ta skóra jest taka delikatnie rozjaśniona pod okiem, ale szczerze mówiąc, żeby to kupić, no nie, żadna siła by mnie nie przekonała, żeby coś takiego kupić, ze względu na te właściwości CC. Przejdźmy z tym makijażem. Zaczynam standardowo od produktu zdecydowanie niekoreańskiego, a więc bazy P. Louis. Ciekawa jestem, czy wy używałyście kiedyś coś z kolorówki marki Heimisch. Na pewno nie będziemy chcieli zrobić właśnie tego makijażu z przejechaniem sobie tą tum tum tum. Tylko chcemy, tak jak wspomniałam, zrobić makijaż jak najbardziej YouTube'ow. I dlatego bierzemy na tapet, bardzo proszę, paletkę Bricks. On nas przychodzi w kartoniku, bardzo to jest ładnie opakowane. Tak wygląda paleta. Mamy duże lusterko, mamy brązowe cienie i mamy taki oto pędzelek. Pędzelek z tych nie najgorszych, bo no może nie dokład, no nie najgorszych. No dobra, za dużego generalnie wyboru tutaj nie mamy, ponieważ jak patrzę na paletę, to wszystkie cienie będą miały takie wykończenie lekko satynowe. Mamy trzy maty, czwarty kolor jest taki zdecydowanie jeszcze mocniej satynowy i cztery błyski. Dodatkowo to lusterko, to mi tylko przeszkadza, że ono... Za czym zaczniesz krytykować, głupia baba, spójrz, czy nie można tego zrobić. Czy ono ma jakąś folię ochronną? Ma. Dobra. A, no to przynajmniej wam nie będzie mocno świecić. To co? To zaczniemy sobie od tego, myślę, że cienia. To jeszcze wam się odrobinę przybliżę. No i powiem wam, że cień choć jasny, jest taki beżowawo-leciusieńko, jakby brzoskwiniowy. To ma całkiem przyzwoity pigment. Mówię, nie wiem skąd w mojej głowie właśnie jest takie przeświadczenie, że te koreańskie kosmetyki do makijażu oka, te cienie, te prasowane generalnie kosmetyki do oka będą takie bardzo generalnie kiepskie. Natomiast dla odmiany róże kojarzą mi się, że są bardzo intensywne. Brązery znowu kojarzą mi się, że są takie bardzo delikatne. Nie wiem, to jest, słuchajcie, być może jakiś mój wymysł. Możecie mnie tutaj skorygować. Czy wy też macie takie wyobrażenie, czy to po prostu ja teraz nie wiadomo co robię, nie wiadomo co gadam.
No dzień się bardzo ładnie rozkłada, mówię, jest bardzo delikatne, ale właśnie już widzę tą paletę faktycznie zabraną na wakacje jako taką paletę do wykonania takiego bardzo delikatnego makijażu. Jeżeli ja się na wakacjach maluję, na przykład jak wychodzimy gdzieś wieczorem, to dlaczego mam się nie umalować? To zawsze nakładam krem BB, nie bawię się w żadne podkłady, żadne, a nie daj Panie Boże, sztuczne rzęsy, jakieś 2-3 góra cienie na powiekę i go. I ten kolor by pięknie wyglądał do mojej opalonej skórki. Dobra, no i teraz tak, i teraz co my możemy zrobić? Dobra, to polećmy sobie teraz tym kolorem. On jest taki zdecydowanie, tak, on ma taką drobinę, ma wykończenie ewidentnie satynowe. Nie jest to typowy mat. Zakładam go odrobinkę niżej. A, bo nie powiedziałam wam, w ogóle wizja na ten makijaż jest taka w mojej głowie, uwaga, że idziemy na grilla. Jest ciepło i pięknie. W ogóle dzisiaj nie padał śnieg, to się w ogóle nie wydarzyło. Jest pięknie, ciepło, chodzimy bez masek i idziemy na wieczornego grilla, na którym jest dużo naszych koleżanek, przed którymi chcemy ładnie wyglądać. I tu pytanie do was. Wy się malujecie dla... No dobrze, wiem, każdy się maluje dla siebie. No ale załóżmy, że nie każdy się maluje dla siebie i że tym razem chcemy komuś zaimponować. Czy malujecie dla facetów, czy dla bab? Ja osobiście zawsze się maluję dla kobitek. Kobitka, drugą kobitkę, tak obczai, że głowa mała. No i powiem wam, że mimo, że ten cień jest satynowy, to wcale tutaj jakoś tak chamsko się nie błyszczy. Bardzo ładnie się tutaj nałożył. Ej, naprawdę. Coraz bardziej mi się podoba ta paleta. Wiecie, jakby ona się faktycznie okazała fajna, no to... to ja chętnie ją sobie na właśnie te wakacje zabiorę. Ej, naprawdę jak na razie mi się podoba. Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumiały. Ja wiem, że to są na razie tylko dwa cienie rozprowadzone w dosyć niedbały sposób, tylko ja się naprawdę spodziewałam, że tutaj, że skomentuję tą paletę słowami, no wiecie, no ona jest dla początkujących albo do takiego dziennego, lekkiego makijażu. A tutaj naprawdę jest wszystko w najlepszym porządku. Dobra, ponieważ YouTube'owo, ja sobie odcinam cut crease, idę zamknąć mężowi drzwi do sypialni, bo teraz go zamorduję za to, że słyszę każde słowo, które gadam na spotkaniu. I do was wracam. I mam być szczera, to dzisiaj to cut crease nie odcięło mi się tak ładnie, jak potrafię. Ale myślę, że damy radę. Końcówka oczywiście tym, co zostało mi na pędzlu tutaj, gdzie rozprowadziłam korektor, sobie przejechałam, żeby później nie mieć problemu, wiecie, za mocnym przyklejeniem się cieni do niej. No i lecimy, kochani. Wykorzystamy praktycznie wszystkie błyski, więc zaczynamy od tego pięknego, absolutnie jasnego, złotego koloru. Wypełniamy początek mojej rybki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak odcinam cut crease, tylko oczywiście znowu nie pamiętam, w którym to było filmie, ale w jakimś jednym z ostatnich, to spróbuję wam podlinkować. Chyba, że zapomniałam, to nie szturchnijcie w komentarzach. No i co widzimy? Widzimy, że cień ma bardzo ładny, jasny kolor. I bardzo ładnie się tutaj nam transferuje. On ma takie... składa się jakby z takich cząsteczek, więc na pewno warto by go doklepać za chwilę palcem, aby te cząsteczki, wiecie, jakby położyć na płask, na powiece. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ponieważ nasz makijaż, ponieważ idziemy na tego grilla, nie? No to ten makijaż też nie może być zbytnio przerysowany. Chcemy, żeby był w miarę spektakularny, ale też, wiecie, mało drag queen, nie? Wezmę go teraz odrobinę na palec i tak jak wspomniałam, doklepię go, aby właśnie położyć te drobinki. I teraz na ten sam pędzel, tylko go sobie oczyszczę, nałożę cień, który jest obok w paletce, a więc taki złoto-brzoskwiniowy, taki trochę rose gold się wydaje. Znaczy nie, rose gold może nie, no może troszkę. Sorry. On ma już taką normalną, że tak powiem, formułę i zacznę go nakładać sobie dalej. Pewno cienie bardzo ładnie przez siebie przenikają, wystarczy kilka tak naprawdę takich oklepywań na płasko i te cienie już się połączyły. Zostały nam jeszcze jakby dwa takie cienie, ten i ten, no i oczywiście chcemy użyć tego.
tylko muszę zmienić sobie pędzelek. I jadę nim praktycznie do samiośkiego końca. Znowu wykonując takie ruchy, aby zatrzeć granicę, abym już później nie musiała się z tym bujać. No te cienie nie są takie bardzo, bardzo mocno napigmentowane, to bez dwóch zdań. Ale na pewno nie powiem o nich, że są to właśnie cienie do makijażu dla początkujących i do makijażu codziennego, bo widzę, że do takich innych celów, czyli do bardziej wyrazistych makijaży, też zdadzą egzamin. Chcę najpierw użyć tego cienia, który nakładałam wcześniej, czyli tego i później tego ciemnego. Najpierw wezmę sobie ten cień i tutaj delikatnie nim bardziej punktowo poprawię sobie tą jeszcze górną granicę, żeby tutaj nic mi się za mocno nie przykleiło. Zaraz dowalę ten ciemny. I teraz jadę z tym ciemnym. Nakładam go w sam praktycznie ten kącik zewnętrzny. I od razu staram się go przynajmniej na ten czerwonawy cień rozłożyć, choć wiadomo, że te granice i tak później będę sobie zacierać. Bardzo ładnie, jak na taki ciemny, brązowy kolor. Bardzo ładnie i szybciutko, zobaczcie, tutaj się rozciera. Bardzo ładnie. Nie robiąc ani prześwitów, ani plam. Myk, myk i już. Tą samą górę jeszcze będziemy poprawiać, weźcie to proszę pod uwagę. Ale i rozcierać ją. Natomiast, no kurde no, ej, ale naprawdę mi się podoba. Myślę, że tutaj bardzo fajnie też by wyglądała czarna kreska, ale ponieważ nie mam eyelinera chyba koreańskiego, żadnego czarnego, tak mi się przynajmniej kojarzy, to sobie tą czarną kreskę darujemy. To co, to ja sobie teraz dokleję sztuczne rzęsy, wytuszuję je, to chwilę potrwa no i teraz wrócę na właśnie kontynuacja. Źle mi się rzęsy przykleiły i wyglądało to bardzo brzydko, więc przejechałam cieniutko eyelinerem wzdłuż. Jeszcze mi się ta końcówka cały czas odkleja. I taką cieniusieńką kreskę po prostu zrobiłam i przejechałam to później pędzelkiem z brązowym, tym najciemniejszym cieniem. I dalej to nie wygląda zbyt dobrze od góry, ale wiecie, ponieważ idziemy na tego grilla, no to niech będzie widać, że mamy sztuczne rzęsy doklejone, żeby te koleżanki nas za bardzo nie znienawidziły, że mamy takie idealne. Ale tą końcówkę to ja sobie przykleję, bo zaraz mnie szlak trafi. I co zrobiłam z klejem? Boże, najgorzej powiem wam, jak się zamyślę, coś robię, coś odkładam i potem nie wiem gdzie. Dobra, mam. Więc dokleję sobie końcówkę rzęs i lecimy z buzią. Ale powiem wam, że mam w tym punkcie trochę obsesję i patrzę, jak dziewczyny przykleją sztuczne rzęsy, szczególnie te, które robią to na co dzień, a nie kiedy robią, wiecie, make-upy na YouTubie. I wiele osób, które mimo tego, że robi to na co dzień, ma tak przyklejone, że w ogóle odstają i coś tam, i mają to w nosie i jakby, wiecie, chodzą tak do pracy. Nie wiem, czy ja się za mocno nie przejmuję, a nawet na pewno się za mocno przejmuję. Dobra, czas na nasz kaszyn. I tak, co my tutaj mamy? My mamy po pierwsze kolor 21. Zapewnia naturalne i trwałe krycie, lekka nawilżająca i dobrze wchłanialna formuła, nie obciąża skóry i nie powoduje ciemnienia podkładu. Mimo ponownych aplikacji w ciągu dnia. No bo taka jest teoria, tak, że możemy sobie ten filtr później dokładać w ciągu dnia. Działowe składniki, takie jak mięta i majeranek, dodatkowo chronią i pielęgnują skórę. SPF 50+, zapewnia skuteczną ochronę, naciśnij poduszeczkę, nałóż. Tak wygląda, kochani, produkt. No. O, tak. I w środku znajdujemy zarówno... No, dziękuję. I w środku znajdujemy zarówno pojemniczek z tymże produktem, jak i znajdujemy od razu zapas, tak? Stąd takie grube pudełeczko. Muszę powiedzieć, że opakowanie tego podkładu jest naprawdę zacne. Tutaj mamy porządne lusterko, ono jest w tym momencie z folią ochronną, gąbeczkę. My będziemy chcieli z niej skorzystać, niemniej jednak ja już mam naszykowaną także normalną gąbeczkę. Otwieramy, no i tak wygląda produkt. No to co, lecimy. Dajcie znać, czy używałyście podkładów kaszyn. Ja chyba testowałam swego czasu, tylko że to było modne, jak ja zaczynałam na YouTubie. I powiem wam szczerze, że chyba wtedy nie do końca miałam kasę na tego rodzaju eksperymenty. I nie kojarzy mi się, żebym jakiegoś takiego podkładu używała, tak wiecie, używała. Dobra, naciskam. Jezu, już te gąbeczki, tym bardziej nie jestem do tego przyzwyczajona.
No kolor jest jasny, podobny troszkę do Miszy 21, bo tym się w ogóle kierowałam. Na pewno nie jest dla mnie ani za jasny, ani za ciemny. Myślę, że jest dobrze dobrane. Więc pozwólcie, że się przerzucę po prostu na swoją gąbkę, tradycyjnie z Glam Shopu. Ponieważ produkt możemy dokładać w ciągu dnia, no to również domniemuję, że możemy go nakładać warstwowo, więc zaraz zobaczymy, jak będzie przy chęci dołożenia. Na razie to, co mogę powiedzieć, to to, zaraz oczywiście Wam się przybliżę, że on wygląda turbo naturalnie. On nie jest ani matowy, ani świecący. Zachowuje się tak jak nasza skóra, przynajmniej jak moja. Czyli moja skóra naturalnie ani się nie błyszczy, ani przecież nie jest zaimpregnowana na turbo mat. Uwielbiam ten efekt tych ciemnych cieni, nie? Wybitych. Bardzo, bardzo, bardzo naturalny efekt, ale my chcemy tego siuwaksa dołożyć. Drugą warstwę, skoro możemy to robić, dlaczego nie skorzystać? Jeżeli Misza 21 jest dla Was dobra, to myślę, że i ten kolor będzie właśnie dla Was dobry. Jest też 23, są też inne kolory. Nie no, powiem Wam, wygląda to mega. Nie mam koreańskiego korektora pod oczy, bo mój ulubiony to był Klairs, ale potem jak mi się skończył po raz enty i nigdzie go nie było na promocji, to się wkurzyłam i stwierdziłam, że 60 zł za dziada nie zapłacę. Więc nałożę sobie odrobinę tego podkładu pod oko i automatycznie Wam pokażę, nakładając go pod oko, już sobie oczywiście go nawet do oka wsadziłam, jak wygląda jego stopień krycia, bo będziecie zaraz miało porównanie, tylko moment, bo naprawdę sobie wsadziłam to w oko. Tak? Taka jest różnica. Nie, naprawdę krycie jest, słuchajcie, zacne. I tak zaraz dołożę korektora. No i dwie warstwy. No, jestem pod gigantycznym. Zobaczcie tutaj te niedoskonałości, te przebarwienia, jak ładnie są przykryte. Ale to ładnie wygląda. Dobra, ja sobie dołożę swoich korektorów. Lovely, koniec z ciemnymi cieniami. Już nie będę nakładała tamtego Liquid Camouflage, bo dalej nie wyciągnęłam z niego tej zatyczki. Zapomniałam. Nałożę sobie tylko ten. I powiem Wam, że ja czasem Miszę, Bibi, teraz na przykład ją pudruję generalnie, normalnie, ale pamiętam, że były czasy, że ją pudrowałam tylko właśnie inglotem moim HD pod oczy. I tutaj zrobię podobnie. Czyli przypudruję sobie głównie okolice pod oczami. No, jestem po prostu przede wszystkim, powiem Wam, pod ogromnym wrażeniem, nie wiem na ile to naprawdę u Was widać, tego koloru. Jest świetny. Jest po prostu genialny. A właśnie, przyniosłam też tutaj taki puder, który mam, który jest jednym z najlepszych takich drobno zmielonych pudrów koreańskich, mocno takich matujących, naprawdę takich konserwujących. I to jest puder z Innisfree, no sebum, mineralny. I on się niesamowicie pyli. To jest w ogóle włożony puszek, bo ja go komuś pożyczałam i ktoś zgubił puszek, więc włożył inny puszek. On jest taki, tak mi się wydaje, że taka jest historia, taki bardzo, bardzo drobno zmielony. Ja go pożyczałam, słuchajcie, koledze do nagrań, żeby się nie świecili podczas po prostu nagrań wideo. Jezu, dzisiaj mam jakiś katar, przepraszam. I przyniosłam go, ale uznałam, że nie będziemy się nim pudrować, bo zepsujemy jakby cały efekt. Bo to jest naprawdę matujący puder, choć on nie robi efektu, wiecie, takiego tępego matu. On zachowuje matowość skóry, ale właśnie w taki jakby bardziej neutralny... nieneutralny, naturalny sposób, że nie widzisz, że ta skóra jest taka obciążona pudrem. Natomiast tak jak mówię, to byłoby bez sensu, więc weźmiemy nasz Inglot HD43. Myślę, słuchajcie, że może coś już pyli, nie? Bo myślałam, że może mam za suche powietrze, ale przecież ja teraz jadę non-stop z tym nawilżaczem. I tak zastanawiam, skąd u mnie... A sprzątałam mieszkanie, więc to też na pewno nie kurz. Jak już mam dobrze ten korektor pod oczami zagruntowany, to wezmę na gąbkę troszkę tego pudru, tak starając się równomiernie cieniutką warstwę rozłożyć i tak tylko, wiecie, myk, 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 myk. Choć ja nie czuję takiej potrzeby, żeby to przypudrować, ale myk, 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 myk. Nie nałożyłam, słuchajcie, mojego Heana do konturowania na mokro, więc lecimy sobie szybciutko bronzerem, ja tutaj użyję sobie Kiko.
I do tego bronzera użyję sobie różu z Belle, to jest Magic Glow Blush w kolorze 01. To jest taki bardzo, bardzo intensywny róż, który niby zmienia się na naszej skórze w zależności od naszego pH. On jest taki, widzicie, prawie barbiowy, raczej taki oczo. Teraz rozświetlacz i zdecyduję się tutaj na Morphe. To jest jeden z moich lepszych rozświetlaczy, on jest w kolorze Spark. I on jest naprawdę intensywny, ale jest bardzo ładnie, nie wiem, ja się tam nie znam, zmielony. Tak turbo naprawdę wygląda na twarzy. Jedyny jego minus, że jest trochę ciemnawy. Ja go mam z jakiegoś boxa Look Fantastic. I teraz zostało nam brwi oczywiście, poprawienie górnej granicy i zrobienie dolnej powieki. Na dolną powiekę chciałabym użyć To Cudo. Czy to ma jakąś swoją nazwę? Bądź mądry, pisz wiersze, tu ma nazwę. Tapping Shadow. Czy Tapping Shadow ma jakiś kolor? Może byśmy właśnie sobie tym polecieli, przepraszam Was, bo mi przerwało, jeszcze trochę wybiłam. Może byśmy właśnie sobie tym polecieli na dolną powiekę. Zaczęli od tego wiśniowego, metalicznego koloru. Są tylko trzy takie błyszczące kolory. Może teraz tego nie spierniczyli. Ładny kolor. Ale nie wiem, czy akurat do tego makijażu. Zaraz przelecimy jeszcze tym ciemniejszym brązem. Tu powiem mężowi, że zaraz będzie frisko. Okej. Okay. Fajny pigment na taki luźny pędzel. Dobra, no to lećmy dalej. To lećmy teraz tym rdzawym. Możemy kiedyś w jakimś vlogu spróbować zrobić ten makijaż z tym manewrem, że na jeden pędzel nałożymy te trzy kolory, przejedziemy i wiecie, i go. Ja po prostu w to nie wierzę, więc... Wolałabym nie ryzykować, tak generalnie. Dobra. I teraz weźmy sobie ten najjaśniejszy. Cały czas biorę ten sam pędzel. I to jest taka moja jakby baza, bo zaraz sobie i tak tym ciemnym brązem zejdę tutaj na dół i tak tym błyskiem zejdę sobie na dół. Prawie, prawie, kochani, koniec. Włosy powiedzmy, że poprawiłam. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. Na usta nałożyłam tint. Tint także marki Hamish. W kolorze Peach Color. Peach Coral. No. I to jest taki musowy tint. To nie jest ten taki płynny. On bardziej przypomina normalną, słuchajcie, pomadkę, który fajnie zastyga na ustach. Faktycznie zostawia tylko taką warstewkę koloru, bo mi te tinty osobiście do ust kojarzyły się zawsze z takim mocnym jakby lakierem, co się wgryza. Wiecie, o co chodzi? A ten wygląda bardzo ładnie. Oczywiście krzywo go trochę nałożyłam, ale podoba mi się bardzo ten efekt. Myślałam, że będzie za intensywny, bo jak się go nakłada, to on jest taki intensywnie pomarańczowy. Tymczasem... Ej, fajne. Myślę, że to faktycznie byłoby fajne na taką imprezę grillową. I przed nami ostatni etap, a więc mgiełka. Mamy mgiełkę Glow Makeup Fixer. Już Wam czytam. Także Hamish. Utrwalacz w sprayu do makijażu z efektem połysku. Na bazie hydrolatu z kwiatów róży, róży damasceńskiej i róży bułgarskiej. Pomaga zachować trwałość makijażu, zapewnia jego perfekcję nawet po długim czasie. Ponadto utrwalacz intensywnie nawilża, odżywia skórę, wzmacniając jej barierę ochronną, pomaga zachować wilgoć i zapobiega wysuszaniu skóry. Czyli produkt idealny. Wygląda przekozacko. Tak się prezentuje. Tutaj ma taki faktycznie glow połysk, trochę jak ten... jak taki szpraj z Eveline, nie wiem, czy kojarzycie. No trochę się tego, ojej, śmieszne, trochę się tego boję. Taka malutka ta dziurka. Potrząsnę, co prawda chyba o tym nie piszą, ale ja wolę tak zrobić. Najpierw zrobię to na sucho. Ej, mała jest mgiełka, dobra. Powiem Wam, nie przepadam za tymi produktami, bo się zawsze boję, choć one dają bardzo zazwyczaj fajny efekt. Może, żeby to miało ręce i nogi, to jeszcze Wam się teraz najpierw przybliżę, przed spryskaniem, wiecie? Uczekujesz na chwilę? Nie teraz. Jak to pachnie. Nie wiem, słuchajcie, ja bym nie powiedziała, że to pachnie różą, mi to pachnie normalnie wakacjami. To ma tak delikatną mgiełkę, wy to widziałyście, czy ja trafiłam w ogóle w twarz? Mam takie wątpliwości, dobra, zrobię to jeszcze raz.
No wow, dobra, na brodzie mam tego turbo dużo. Mówię, że ja nie umiem takim rzeczami psikać. Damy temu chwilę, żeby to wyschło. I zaraz zobaczymy, jak efekty. No, co się stało? Szczerze, ja nie widzę efektu glow. Czuję ewidentnie takie lekkie, jakby bardzo delikatne ściągnięcie. Taką lekką lepkość skóry. Że aż mi się chce właśnie doklepać. Efektu glow nie czuję, ale powiem Wam... Znaczy nie widzę. Ale powiem Wam... Że podoba mi się zapach tego produktu i może faktycznie... Czekajcie, ja jeszcze stoprysnę na rękę. No, ja nie widzę w ogóle jakby tego, bo tutaj pływa jakby taka perła. Natomiast ja jej nie widzę na twarzy. Natomiast podoba mi się to na tyle, w sensie ten zapach i takie jakby zestalenie makijażu, że ja chętnie będę tego używać i dam Wam znać może po dłuższym czasie. Dobra, to co? To ja skończyłam. To czas na podsumowania. No dobrze, kochani, jaka zmiana od razu tonu. Czas na podsumowanie i powiem Wam, że pierwsza sprawa, która mnie zaskoczyła niesamowicie, znaczy nie, może po kolei. Zacznę od tego kremu i ja osobiście Wam ten krem naprawdę polecam, tak jak wspomniałam, nie jest to taki krem gęsty, nie jest to krem typu jakby standardowy krem z filtrem, tak jak choćby ten Kosryxa z aloesem. Ten jest zdecydowanie takim kremem lżejszym, jakby bardziej przyklejającym się do skóry, dlatego będzie faktycznie również dobry jako baza pod makijaż i dobrze też się nadaje nakładane sauté na pewno pod krem BB i pod tego rodzaju formułę. Pod podkłady, przyznaję się bez bicia, nie testowałam go solo. Na pewno jest to produkt wart polecenia, mówię, produkty tej marki, wszystkie, które używałam, są po prostu rewelacyjne. Druga sprawa to paleta, paleta Brick, która mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie. I powiem Wam, że nie miałam do niej dobrego nastawienia, jeżeli mam być szczera. Wydawało mi się, że wyjdzie nam z tego, tak kolokwialnie mówiąc, trochę kizia-mizia, że ten makijaż wyjdzie no nie taki, jakbym sobie tego życzyła, że to będzie właśnie taka paleta bardziej do zwykłych makijaży, a chciałam ją właśnie przetestować pod kątem bardziej YouTube'owego looku. I jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Paleta mi się bardzo podoba i uważam, że ze względu na dobór kolorystyczny, faktycznie ta paleta byłaby fajna jako taka paleta, jak to ładnie mówią, to go, czyli na wyjazdy, kiedy nie chcemy brać za dużo cieni. I ja już ją po prostu widzę, wiecie, w tej mojej kosmetyczce na wakacje. Serio, bardzo jestem pozytywnie zaskoczona tą paletą. Cienie mają bardzo dobrą jakość. Bardzo mi się podoba, jest to taka klasyczna paleta Nude, ze względu na jej też opakowanie. Myślę, że jest to wytrzymały właśnie produkt na wyjazdy i tym podobne historie. Jeśli chodzi o to maleństwo, czekajcie, żebym tego pędzeleczka nie zgubiła. Jeśli chodzi o to maleństwo, to te cienie wydają się naprawdę fajnie, też napigmentowane, takie metaliczne. No ale ustalam sobie szczerze, jakby trudno było tutaj ją przetestować w ten sposób, w który ja to czyniłam. Jeśli chodzi o krem, nie o krem BB, o podkład, bo to nie jest krem BB, prawda? Tak, to jest po prostu podkład. To powiem Wam, że podoba mi się szalenie. Uważam, że jedna warstwa w takim codziennym życiu w zupełności by wystarczyła. Po dwóch mamy tak naprawdę full krycie i mamy faktycznie, teraz szczególnie mam takie poczucie, że no ten makijaż jest widoczny, tak? Natomiast bardzo przede wszystkim podoba mi się jego kolor tego produktu, ale właśnie ta jedna warstwa dawała świetny efekt i to jest coś, co ze mną zdecydowanie zostaje. Kartonika możemy się pozbyć, to sobie schowam do zapasów, to jest coś świetnego. Bardzo ładnie to wyglądało i bardzo ładnie to wygląda, tylko tak jak mówię, no teraz ja widzę po prostu już ten makijaż. Myślę, że należało poprzestać na jednej warstwie produktu, która i tak miała bardzo przyzwoite krycie i wyglądała no ekstra. Co my tutaj dalej jeszcze testowaliśmy? Tint jest naprawdę spoko. Ja miałam przesuszone usta i jeszcze nie wytarłam z nich podkładu. Nie pytajcie, ale jest spoko, bo on tak zastyga na sucho. Nie wgryza się w ten sposób usta. Może tylko aparacie nie padaj. Bardzo fajny jest ten tint, spodobał mi się. Musimy bardzo przyspieszyć. No i mgiełka glow zdecydowanie nie dała mi glow, ale bardzo fajnie moim zdaniem mi scaliła makijaż. Podoba mi się i na pewno z niej nie rezygnuję. Czekam na Wasze komentarze, czy Wy znałyście te produkty, czy jak Wam się podoba makijaż. Mi osobiście makijaż się podoba. Jest taki jak chciałam. Piszcie koniecznie, czy Was na coś namówiłam, a ja zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka do góry i o komentarzu, jeżeli ten film Wam przypadł do gustu, czy komentarz niezależnie od tego. Pamiętajcie również, że istnieje ostatnia szansa na zakup mojego boksa od I Love Boxa. Ja Was całuję, pozdrawiam, przybliżam się i uciekam. I nie padaj!
Słuchajcie, szkoda mi kasy, bo to jest ponad 300, ale chyba muszę kupić drugą baterię. Bardzo mi szkoda kasy.